Hej, witam was ponownie, z tej strony Kuba, a to jest Hokus Pokus Różowa Pantera. Jak pamiętacie, ostatnio nie udało nam się tutaj odczarować księżniczki, bo brakuje nam warzyw. W tym celu, przynajmniej na razie, postanowię się udać jeszcze raz na przyjęcie, no ponieważ musiałem sobie troszeczkę poszperać. Sam nie byłem pewien do końca, gdzie możemy zdobyć jedno warzywo. I chyba... Nie, oczywiście nie czytałem całości. Zapomniałem po prostu wziąć z przyjęcia sałatki. Więc weźmiemy ją i zobaczymy, co się wydarzy. I czy będziemy mogli ją wrzucić do naszego kociołka. Drugą sprawą bardzo ważną jest również to, że w naszej kieszeni zagościł wąż, którego też nie wykorzystaliśmy. Bo jeśli to się uda, no to po co on będzie? Grecka sałatka. Na pewno doda odpowiedniego smaczku do naszego zaklęcia. No, dokładnie. I tego węża musimy użyć mianowicie na pewnym znaku. Pewnym znaku na Wyspie Smoków. Nie wiem dokładnie po co. Ale zanim dorzucimy do sałatki nasze... Do sałatki. Do kociołka naszą sałatkę. To... To się przeniesiemy. Przeniesiemy się na Wyspę Smoków, na szybko, że tak powiem. Okej. Okay. To jest mistrzowskie. Mistrzostwo świata jest ten rysunek. Hop. Pięknie. To było tutaj. Hop. Okej, okay. Chyba ty nie jesteś na tyle głodna, żebym cię karmił sałatką, ale spróbuję. Jakiś część może dać ci z niej. Nie mogę. Okej, i wracamy. Ona jest zbyt głodna. Na Wyspę Smoków! Na Wyspę Smoków! Jo! Pięknie jest. Najgorsze jest to, i w zasadzie najlepsze, że już miałem ten znak wcześniej. Znaczy ten znak, bla, ale bredzę dzisiaj. Ten symbol. Symbol tutaj, mieliśmy węża, żeby tutaj na ten symbol nakierować. Chyba o to chodzi. Nie? Nie wiem. Nie mam się czasem tam udać? To tylko ostrzeżenie dla turystów. A właśnie. No to nara. Załatwi mnie jak nic. Jestem świnią ciężkostrawną. Świnka, mała świnka. Daruj mi życie. Co ty? Zaraz cię wykończę. Muszę zachować łańcuch pokarmowy. Kumasz? O, piosenka na samym początku. Tak bywa, że coś złego czasem zrobię tobie. Dowiedz się, że w mojej to naturze jest. Mam zęby, co łatwo wbiją się w sierść, jedna kropelka mego jadu niesie śmierć. Mogę połknąć cię z kopytami całości, bo nie ma szans, nie zamierzam dłużej już pościć. Mówią nam, że smoki w bajkach jedynie są. Chcę wam powiedzieć, że to błąd. Są na wyspie, która jest całkiem blisko stąd. A ta wyspa to Komodo. Tak bywa, że coś złego
tego czasem zrobię tobie. Dowiedz się, że w mojej to naturze jest niebezpieczny ze mnie zimny gad. Mój język bacznie bada świat. Nie wymagam wiele, mam na wszystko smak. Może i na ciebie. Jaszczurko, nie za wesoło ci. Posłuchajmy, jak to brzmi, moi mili. Bo właśnie w tej chwili z Indonezji tu przebywam. Kanibal się nazywam. Przeciwników niszczę sam i przewagę zwykle mam. Mówią nam, że smoki w bajkach jedynie są. Chcę wam powiedzieć, że to błąd, że są na wyspie, która jest całkiem blisko stąd. A ta wyspa to Komodo. Mówią nam, że smoki w bajkach jedynie są. Chcę wam powiedzieć, że to błąd. Są na wyspie, która jest całkiem blisko stąd. A ta wyspa to Komodo. Mówią nam, że smoki w bajkach jedynie są. Chcę wam powiedzieć, że to błąd. Są na wyspie, która jest całkiem blisko stąd. Oj, moi drodzy, to było tak epickie. Jeszcze na pewno kojarzycie kogoś, kto to śpiewał. Oj, moi drodzy, i tutaj trzeba chyba dać tego pana. Hello! Siema. Cześć, Linda. Co robisz? Przygotowuję sobie kanapkę z szynką, głupko. A teraz spadaj! Wiesz, tu niedaleko turyści rzucają martwe kozy. Nie trzeba za nimi biegać ani na nie polować. Zero problemu. Turyści po prostu chcą popatrzeć, jak jemy. Ja nie jestem taka jak wy, udomowione sługasy. Jestem porządną samicą warana i nie będę uganiała się za ochłapami od turystów. Moją rolą jest polować i składać jaja. Holy shit. Ja uwielbiam polować, a jakbyś zapomniał, warany z Komodo są także kanibalami. Zatem zrywaj stąd, jeśli nie chcesz, żebym cię zjadła. Tak, na czym to ja skończyłam? Na wężu. Wasz! Jadowity wasz! Zrywka stąd! Spadam! Ratuj się, kto może! Czy ja coś powiedziałem nie tak? Ej, mało brakowało. Wielkie dzięki, kolego. Pozwól, że dam ci to. Kanapka! Co to jest? A jak myślisz? To kanapka z szynką! Dzięki. Hej, spokojnie! To nie ze mnie! Myślałem, że to jest nieważne. Dobra, tam chyba nie możemy już się udać. Więc jedyną formą jakby wykorzystania tej kanapki jest chyba podarowanie jej tamtej naszej przyjaciółce. Do dżungli Borneo! Yeah! Do dżungli Borneo! Nie wiem jak was, ale mnie ta piosenka bardzo rozruszała. I mam ochotę się troszkę poruszać. No ale niestety jestem, że tak powiem, usiedzony tutaj. Strzałeczko, uruchom się. Pięknie. Hello. Hello, hello, hello. Kanapa. Chcesz? Może chciałabyś kanapkę z... Holy shit. Jeśli naprawdę chcesz złapać tego tukana, to wiedz, że one uwielbiają owoce. Nie ma sprawy, pokręcę się po Borneo i być może znajdę coś, czym zwabię tego nośnika. Nie wiem, czy to w ogóle było potrzebne, ponieważ już żeśmy to zrobili bez jakby naszej potrzebnej wiedzy, metodą prób i błędów. No tak, ale macie tutaj dodatkową możliwość solucji. Dajmy się zatem z powrotem
ponieważ chyba wszystkie możliwe rzeczy zostały przez nas tutaj załatwione. Czyli teoretycznie moglibyśmy mieć w kieszeni przy zakończeniu tutaj albo węża. Albo kanapkę. Okej. Sałatka warzywna. Boink, boink. To chyba nie jest jeszcze gotowe, mój drogi. Zdaje się, że będę potrzebował jeszcze kilku warzyw, aby zaklęcie zadziałało. Epickie. Ech, ty przystojny. No pewnie. To nie wygląda na robotę mojej mamy. Fuj. What the fuck? Siema, Violet, fajna drzemka. Że co, proszę? Chyba już wystarczająco zamieszałem w kwestiach magicznych. Dlatego, że to jej mama robiła tą załatkę. Tylko spokojnie. Albo odkręcę to wszystko, albo strzelę sobie w różowy łeb. Pożądalu! Dobra. Myślę, że to jest najlepszy... najlepszy chwila na zakończenie odcinka. Dziękuję, że oglądasz.